Panie Ministrze, Panie i Panowie Posłowie. Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie z prac Komisji Finansów Publicznych, druk nr 1266, o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1245. Fundamentem niniejszego przedłożenia stał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk nr 951. Projekt ten stanowi część rządowego pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zawiera uregulowania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości oraz poprawiające warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Główne kierunki zmian do Ordynacji podatkowej dotyczą nowych zasad wykonywania decyzji podatkowej, wprowadzenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, rozbudowania możliwości dobrowolnego zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. Podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 4 listopada 2008 roku zostało rozpatrzonych 7 poprawek wprowadzonych przez Senat. Poprawki 1 i 3, które należy głosować łącznie, w opinii Komisji należy odrzucić. Poprawki te zmierzają jedynie do korekty umiejscowienia przepisu, nie dokonując jednak żadnych zmian merytorycznych, taka kosmetyka legislacyjna jest zbędna. Poprawkę 2 należy przyjąć. Dzięki poprawce Senatu przepis artykułu 79 ordynacji stanie się bardziej przejrzysty. Podatnik powinien mieć prawo wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty w każdym czasie, gdy istnieje zobowiązanie podatkowe i organ podatkowy ma możliwości jego weryfikacji. Poprawkę 4 również należy przyjąć. Poprawka Senatu zachowuje przedłożenie sejmowe w zakresie ujednolicenia praktyki organów podatkowych w zakresie załatwienia zastrzeżeń pokontrolnych, co realizuje proponowany w artykule 291 przepisy w paragrafie 2. Trafne jest też wynikające ze zgłoszonej poprawki zniesienie ograniczenia przedmiotu pokontrolnego postępowania podatkowego wyłącznie do ustaleń, co do których zastrzeżenia kontrolowanego nie zostały uwzględnione. Zasada prawdy obiektywnej zawarta w ordynacji podatkowej wymaga ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego na dzień wydawania decyzji, a nie na dzień zakończenia kontroli. Pomijanie dowodów ujawnionych po zakończeniu kontroli byłoby też niekorzystne dla podatników, na co zwróciły uwagę przedsiębiorców. Absurdem byłoby też zablokowanie wszczęcia pokontrolnego postępowania podatkowego, jeżeli podatnik nie złożył zastrzeżeń pokontrolnych albo wszystkie złożone przez podatnika zastrzeżenia pokontrolne okazały się trafne. Poprawka Senatu te poważne wady prawne eliminuje i zasługuje na przyjęcie. Poprawkę numer 5 należy przyjąć. Zabezpieczenie może być dokonane w sytuacjach, gdy brak zabezpieczenia mógłby udaremnić bądź utrudnić egzekucję podatku wynikającej z decyzji wymiarowej. W związku ze zmianami w ordynacji podatkowymi polegającymi na wstrzymywaniu wykonania decyzji nieostatecznych zabezpieczenie będzie obowiązywać do zakończenia sprawy decyzją ostateczną. Problem powstanie, gdy decyzja wymiarowa zostanie uchylona, a więc nie będzie można wszcząć postępowania egzekucyjnego. Sprawa podatkowa wraca wtedy do ponownego rozpatrzenia. Poprawka Senatu zmierza do zachowania zabezpieczenia na czas trwania ponownego, pokasacyjnego postępowania podatkowego. Skasowanie decyzji wymiarowej nie uchyla automatycznie powodów, dla których zabezpieczenie ustanowiono, czyli obawa utrudnienia lub udaremnienia egzekucji. Wady decyzji wymiarowej nie powinny przenosić się na istnienie zabezpieczenia. Skoro istnieją przesłanki do zabezpieczenia, a postępowanie nadal toczy się, nie ma powodów do wygaszenia zabezpieczenia. Wygaśnięcie zabezpieczenia w czasie pokasacyjnego postępowania podatkowego nieuczciwy podatnik mógłby wykorzystać do takiego rozporządzenia swoim majątkiem, że egzekucja już trwale okaże się bezskuteczna. Poprawka Senatu wprowadzająca w artykule 154 paragraf 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji maksymalnie 6-miesięczny czas trwania zabezpieczenia na etapie pokasacyjnym rozsądnie wyważa potrzebę zabezpieczenia interesu fiskalnego, który jest przecież zagrożony, skoro wcześniej zabezpieczenie ustanowiono, a oraz interes podatnika w uzyskaniu rozstrzygnięcia sprawy. Poprawkę 6 należy przyjąć. Decyzja podatkowa, od której wniesiono odwołania, mogąca jednocześnie stanowić podstawę zabezpieczenia, nie będzie wykonywana w drodze egzekucji administracyjnej. Tym samym złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w terminie 30 dni od dnia dokonania zabezpieczenia nie będzie możliwe. Postępowanie odwoławcze zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej trwa bowiem dłużej niż 30 dni. Poprawka Senatu do artykułu 159 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji urealnia termin na wszczęcie postępowania egzekucyjnego do 3 miesięcy. Poprawkę 7 należy przyjąć. Poprawka w przepisie przejściowym, to jest w artykule 8 ustawy, odesłanie do zmienionego artykułu 115 paragraf 1 ordynacji podatkowej, jest to zmiana czysto uściślająca. Panie Marszałku,
Panie Ministrze, Wysoki Sejmie, w imieniu Komisji Finansów Publicznych wnoszę o przyjęcie poprawek senackich z zastrzeżeniami, o których wspominałem. Dziękuję serdecznie.